ta lokator jest niezwykła. Na mapie łodzi, ale wielu łodziom nie ma pojęcia, ale to jest zimno i w ogóle się nim nie interesuje. To warto jest Poznania. Potem przekonał się Cezary Kanar, który związany jest od lat z Centrum Kultury Młodych, właśnie na ulicy Lokatorskiej. Postanowił te osiedle nie tylko dogłębnie poznać, ale także opisać. I właśnie powstała publikacja o tym miejscu. Osiedle, które powstało w dwudziestoleciu międzywojennym, jest też wyjątkowym przykładem architektury. Bo oprócz tego, że są tutaj takie budynki, które mają przyczelność z tej odwrotu w ziemiańskiej formie miasta, to obok od razu są jeszcze bardzo modernistyczne bloki. Jest niepoznane, ale warto poznania. Ludzie nie powinni tutaj przyjeżdżać, powinni oglądać i teraz dzięki tej publikacji jest tutaj na czasie. Że to jest akurat stoje się teraz w latach, tam w zeszłym roku nie ma straty, to jest stoje się tak wystawione. W 1915 roku, 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 w 1
27 marca. 25 jeszcze to za kupienie działki i zostali na ulicy Kolina za kupienie działki, a to potem tam cały zostali za ulicy na ostatnie pakowskie jeszcze. Było to ze słyszy wspaniałe osobistą, co jest to taką zabawę wyszła. I tak, że miało być po prostu dla wszystkich romantyków, a ja niestety, niestety było to zabawę. Myślę, że jest to taki bogatszy, ale jest to trzy lata, ja jestem to ja, i tak to jest to samo. I tak. Tak. Transport może być taka podstawa do tego, żeby ludzie poznali ten kawałek miasta i żeby nie tylko ci, którzy tutaj mieszkają, ale ci, którzy mieszkają właśnie w innych częściach miasta, przyjechali i zobaczyli. Przede wszystkim, żeby zobaczyć, co pamiętam na tych tekstach. Te trzy pierwsze roku to jest taka architektura z tym dworkowym, które są właśnie w okresie, gdy stała się rozwojowa. Nowoczesna architektura poszukiwała takiego stylu narodowego. I to jest ten styl dworkowy odnoszący się do właśnie takiego narodowego. Jestem podobny w sensie w tej dworku, to właśnie taki cypryjski, prawda? I ta kolumna, to środku. I to narodzniki takie jakby w formie kultury, ale jeszcze to zdaniowo było już tak wielkiego. Taki styl właśnie typowo polski. Dzisiejsze spotkanie to jest takie upamiętnienie tego, co ty powiedziałeś, ale też wstępie tych pozytywnych mieszkańców. Wstępie mieszkańców, zakres mieszkańców, przyjdzie, prawda? Są takie czasy, że nie znam imprezy rzadko, już teraz powiem. Ale może ona na tej drodze, zresztą myślę, że już trochę się po prostu zbrałem. Zrobimy sobie na to wspólne te interesujące. Teraz to kiedyś było, zresztą w Państwie również takie zdjęcie, które uchwały, jak kiedyś robiłem takie zdjęcia właśnie na Rosjanie. Jeszcze czasem, zanim były do końca wybudowane. Tak. Takie zdjęcia właśnie robiłem bardzo ciekawe. Ja też chcę to powtórzyć właśnie, żeby też na pamiątkę zostały sobie tutaj już takie zdjęcia. Takie zdjęcia, które przedstawia i mieszkańców, i radę ośrodową, i tych, którzy budowali te ośrodowe. Także wzorem takiego zdjęcia chcemy też takie zdjęcie zrobić. Zresztą to zdjęcie dostałem od pani, która jest tutaj małą dziewczynką, która jest na rozwoju. Przekazała mi to zdjęcie właśnie na pamiątkę. Zobaczmy, jak to jest. To musi się pojawić, ale chcę powiedzieć dużo jest jeszcze takich miejsc, bo ja mam wrażenie, że to jest jedno z takich ciągle nieodkrytych miejsc, tutaj mamy taką okazję, żeby wszyscy ludzie właściwie się przyjrzeli tej lokalizacji. Tak, w Łodzi wszyscy pracują uwagę na centrum, na Piotrkowskiej, na tym, co jest dookoła, mamy fakturę, to się czymś zajmuje, od biedy jeszcze tylko jakichś innych miejsc, natomiast na tak samych terytoriach, na tej Łodzi, bo przecież kiedyś te obszary przyłączone były stosunkowo późne. Budowano, to jest tam obawiamy, czy
cierpieli bez czasu okupacji, którzy bywali są. Takie sceny, które byśmy nie chcieli zdarzyć. I o tym łodzeniu mniej wiedzę. Oczywiście to miejsca nie są opisywane, dlatego że grupa ciąży na takim, a nie innym odbiorze. To na szczęście spółdzielny lokator już jest książeczką. Ale obok nas to jest też tak bardzo bliska szanowna osoba, przede wszystkim Bernacki, tak jak nam się odłożyczy, piękno, nowoczesne, w ten sposób w tamtym okresie, dla nich na tym filmie pokazywano, to niektórzy wyznawali później, że to jest, bo ja to dostrzegłem, że my nie pokazywaliśmy pewnie w Łodzi filmie, a zainteresowani byli. Czyli warto wędrować, warto po prostu takie książki wydawać, żeby przybliżać ludziom to, co jest dla nich stosunkowo tajemnicą. No, na próżno zresztą jedna z książek, pamiętam, że wszystko taka była tam niefasywna pieczęci, to co spodziewało się tu niedaleko, też na jednym ze siedli przedwojennych ludzkich, to co tam opisała ta autorka Rzegowska, a tam mieszkała, to co nie było jej bliskie. Ale dla mnie wtedy, co tam chyba tam przecież, to Łodzi tam nie było. Tam były tylko jakieś przygody. I to myślę dla wielu osób, które gdzieś słyszały, że są jakieś ciekawe miejsca, albo jest trudno się wyrywać z wieczorami do tych miejsc. Ja przyznaję, że jak dzieciństwo, to wieczorami przyciągnęło to osiedle. To jest jedno pisałem w tej książce, tam taki krótki akapit jest, przypominający, że ja tam wędrowałem, bo na końcu ulicy Lokatorskiej jest były pole. Taka urodzica Mówicielka, taka niewielka. I my przyjeżdżaliśmy tam bardzo często i tam, gdy przychodziliśmy do Lokatorska, tam przyszło na to osiedle, bo ona dla mnie w stolicy ulicy Bramowskiego. No ja mówię, że jako taki wytwór, no sobie się zwykłego, prawda? To ona zielona, to się zahyda, to dalej, no jakieś takie inne, czy to masz te smutne kamienice, to wtedy mają na mnie powiedziała, a słuchaj, że jest to coś nieosiągalnego. Dziś chcę na to osiągnąć jako przewodnik Zawca Łodzi. Myślę, że to jest tak, że kiedy mamy warsztaty, że mi dojeżdżą przyjemność osobne, no i to mogę zawsze powiedzieć, że chcę, żeby Łódź nie jest najlepsze, a może i lepsze, w niektórych miejscach, a na to wspomnieć, że już była najbliższy w tym ostatnim czasie, bo to są nasze wojenne, a nie dlatego, nie dość, że powołano w tych latach po środowisku, które to towarzystwo lokator, ale miało chronić lokatorów przed znakomitymi świętami, którzy dostrzegli zarabiać. No a później co istoczyło się w latach 20. właśnie spółdzielność, która budowała demokratów, którzy szukali właśnie tych miejsc w Łodzi. No i tak było właśnie. Wtedy budowano piękne szkoły, szpitale. No w Łodzi powinniśmy się tam szczycić, to był ogromny wysiłek miasta, a poza tym to wszystko rozpoczęło.